Z tej strony Adam, słuchajcie, zaczynam nagrywać poradniczek, jak polakierować błotnik w garażu i do takiego samochodziku, choć mam dobry, ale mam swój stary. Miałem tutaj odpryski lakieru, to postanowiłem, że zmatuję go prawie do metalu, ale zrobię to dokładnie, żeby go polakierować. Mniej więcej może wyjdzie warstwa przy oryginale, że spróbujemy, nie wiem jak mi to wyjdzie, słuchajcie. Sprężarka 50 litrów, pistolet kupiłem Devil Beasta FLG5 z dyszą 1.4. To właśnie takie cudko. Do podkładu jest niebieski Falcon Tech z dyszą 1.7. Materiał lakierniczy T4W. Jeszcze tutaj skrzynka stoi. Szlifowałem szlifierko oscylacyjną. Słuchajcie, ja to szlifuję, ale do takiej powierzchni 50 litrów jest za mało do tej sprężarki. W sensie często się włącza, więc jako wspomaganie, słuchajcie, kupiłem szlifierkę oscylacyjno-elektryczną, też na papier fisto 50 mm. No i zaraz setkę zakładam, jeszcze słuchajcie, go pojeżdżę, że tak powiem, na tip-top, później Fi 240 po fisto i słuchajcie, będę nakładał podkład epoksydowy EPA firmy APP, dwie warstwy, no i później podkład akrylowy wypełniający metoda mokro na mokro po około 30-40 minutach od nałożenia drugiej warstwy epoksydu, całość. No i jutro, jak będę miał czas, słuchajcie, minie dzień, będzie szlifowanie na mokro FI papierem P800 P600 P600 P800, przepraszam, w takiej kolejności P600 P800. No i wiadomo, baza, odtłuszczanie, baza, tam dwie warstwy, może jak pokryją, to dobrze. No i później dwie warstwy bezbarwnego, też mam firmy T4W, oznaczenie 4444, coś takiego. No i zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, słuchajcie, to ja biorę się i zaraz będzie też test tej elektrycznego nowego nabytku, szlifierki oscylacyjnej. Tak w ogóle zaczął deszczek padać, a ja zabieram się, słuchajcie, do roboty. To na razie. Słuchajcie, może w tej części lakierowania błotnika zobaczmy, mamy taką Hurt AK, kupiłem szlifierkę, ma bardzo dobrą cenę, ale słuchajcie, nieźle wykonana, ma taki przyczepiony tutaj jakby filterek, kierunek obrotów, tu się reguluje ułożenie tego pochwytu, jest też gdzieś regulacja obrotów, której na razie jeszcze, słuchajcie, nie mogę, że tak powiem, zlokalizować, bo widzę jedynie włącz, wyłącz, może do tego dojdę, od 0 do 13,5 tysięcy obrotów ma niby. Słuchajcie, ma dwie tarcze, jakby w tej chwili już założona, widzę 150, ale jeszcze w komplecie, zobaczcie, mamy 125 i widzę, że słuchajcie, mamy zapas, słuchajcie, krążków ściernych, zarówno 125, zobaczymy zaraz, jakie gradacje. I wiecie co, widzę, że to sprzęcik będzie działał, ja już po prostu widzę po nim. 80 mamy, raz, dwie 80-tki, jedną 120 i 240. O, to na błotnik w zasadzie, słuchajcie, jak znalazł, a 150-tki mamy setę, 180-tkę, P80-tkę, P240, P120. Słuchajcie, też jak znalazł, także super jest. Co tu jeszcze mamy? Instrukcję obsługi i słuchajcie, jeszcze komplet szczotek, wbrew pozorom potrafią się czasami służyć, są takie dosyć niewielkie, ale bardzo, bardzo fajnie, jest instrukcja i po polsku, czy jest? No nie, jest po angielsku? Nie, jest po polsku, instrukcja obsługi, słuchajcie, zaraz zobaczę jak, słuchajcie, poczekajcie chwilkę, zobaczymy jak się to niby na niej, która to jest P12, zobaczymy zaraz P12, nie mam jak kamery zwykle postawić. Dobra, dobór papieru, włącznik, regulacja prędkości, szóstka. Dobra, gdzie ja to mam? Regulacja prędkości. Szlifierka rowiem obrotowej 6 pozwala to na dostosowanie. A gdzie jest szósteczka? Żeby jeszcze ktoś mi tu powiedział. Może gdzieś tutaj będzie, na jakiejś pierwszej stronie. Szóstka. A tutaj z przodu jest, tak? Oho, widzicie. No tak, jest max ustawiony. Ja myślę, że max nam niepotrzebny. Jeżeli mamy od jedynki do szóstki, w zasadzie do siódemki, to ja ustawię sobie na
piąteczkę i myślę, że będę z tego zadowolony. Na razie na piątce, także słuchajcie, regulacja jest. Skok około 2 czy 2,5 mm, słuchajcie, to cudko ma. Także nie, no naprawdę, ona kosztowała chyba 170 z wysyłką i słuchajcie, mi zależało na 150, a to jeszcze ma wymienne na śrubki, jak widzicie, przekręcano 125. Także panowie i panie, jeżeli takie są, ja produkt już ten polecam, a za chwilę dogram, jak to się użytkuje, ale naprawdę obserwowałem ceny i zależało mi naprawdę na 150. Mocowo 450 W wystarczająco, tutaj widzę zwoje silnika tutaj, o nie, naprawdę słuchajcie, naprawdę ładnie wykonane jest, szczerze mówiąc, gdyby to był napis Ryobi czy coś takiego, też bym w to uwierzył. Przyjemny nawet przewód jest całkiem, słuchajcie, znośnie, także ja na razie polecam te cudko i w tej cenie z takimi dodatkami to na pewno będzie robiło robotę, także ja zaczynam, słuchajcie, działać i później nagram kolejną część filmu, podsumujemy to i zobaczymy, jak to wyjdzie na butniku. Dobra panowie, cały element zakurzony, szlifierka, tak jak mówiłem, że według mnie już spisze się z widoku, ok. Szlifowałem, słuchajcie, na koło piątki, zobaczcie efekt. No pojechałem, wam powiem, praktycznie w większości do gołej blachy. Przejścia są, słuchajcie, porobione w sposób, że nie widzę, wiecie, żadnych przejść, bo tak to musi być, zobaczcie, żadnych. Jeszcze jest full kurzu, bo nie przetarłem, bo jeszcze będę jechał, słuchajcie, P240 na przekładce zmiękczającej, żeby wyciąć rysy po papierze P100 i słuchajcie, element będzie gotowy do epoksydu dwóch warstw. Także ja biorę przekładkę zmiękczającą P240, lecę i będę dzisiaj podkładował epoksydem, a później podkładem akrylowym. Wszystko po dwie warstwy, metoda mokro na mokro, hej. Dobra panowie, słuchajcie, tak wygląda błotnik przygotowany pod podkład epoksydowy. Nagrywam to z lampą w komórce, więc widać to wszystko może trochę tak inaczej niż ja to widzę. Otłuszczony już jest wstępnie odtłuszczaczem. Zaraz wam go pokażę. Słuchajcie, powierzchnia według mnie jest bardzo dobrze wyprowadzona. Jest równa, gładka, nie ma większych zadziorów. Tutaj też przyjechałem, w tych miejscach zamotowiłem włókniną szarą dookoła. Jest przymocowany, żeby mi się nie ruszał, jak widzicie. Za takie te do tego, więc jest z tamtej strony tak samo, stabilny. Jeszcze raz to tłuszczę. Jeżeli chodzi o podłogę, przedmuchałem je sprężonym powietrzem. Dzisiaj popadało, więc nie ma zbytnio w tej chwili wiatru. Słuchajcie, to jest szmatka, to jest właśnie taki zmywacz antysilikonowy, którym to trzeba przetrzeć z tego wszystkiego pyłu i w ogóle to wszystko przedmuchałem, słuchajcie, kompresorem. Tak jak mówiłem, główne lakierowanie będzie Devil Bisem FLG wykonywane, a w tej chwili, słuchajcie, zwykły łomot, pistolecik Falcon Tech Dysza 1.7, podkład epoksydowy, słuchajcie, mamy firmy APP, tutaj widzimy, słuchajcie, jak go się miesza, trzy objętości podkładu, jedna objętość właśnie takiego utwardzacza, zaraz go wam pokażę, i 20-25% epoksy Verdunung, czyli rozcieńczalnik do epoksydu. Słuchajcie, on jest zupełnie inny niż do podkładu bazy, niż do podkładu akrylowego bazy czy tam lakieru bezbarwnego. Do epoksydowego, słuchajcie, podkładu dajemy tylko i wyłącznie rozcieńczalnik do epoksydu. Ja go kupiłem po 100 ml, ale to jest też firmy APP, cały komplekcik. Tutaj, słuchajcie, mam kubeczek i mamy tutaj podziałki. On już był używany, wymyłem go, ale tam może nie za dokładnie, ale jest ok. Widzicie, 3 do 1. Trójka gdzieś odpowiada 75 ml. I widzicie, trójeczkę tutaj walimy. Później ta trójka na górze to jest poziom, do którego musisz dolać utwardzacz. I później mamy 10-20-30%, czyli tu już będziemy dolewać nasz rozpuszczalnik. Ja myślę, że 20, ja myślę, że około 30% będziesz to dolać, bo on jest strasznie, słuchajcie, gęsty. Utwardzacz też jest gęsty, także panowie, ja to w tej chwili wymieszuję. Musisz dobrze wymieszać, żeby no już ta sama chemia była w sobie dobra, czyli wymieszać musisz ten grunt EP. Jak go już dobrze wymieszam, żeby już był równomiernie, tam nie było gruże na górze rzadsze, na dole gęstsze, cieńsze, wiecie, o co chodzi. I wtedy ja wleję, myślę, nie wiem, na ten błotnik. Błotnik, słuchajcie, nie jest duży. Ja myślę, że dla mnie mieszanki tutaj około, ja wiem, 150 ml
no to powinno według mnie wystarczyć, jak zabraknie, nie ma problemu. Będę widział, co się dzieje po pierwszej warstwie, ile mi z kubeczka zeszło, tak, w pistolecie, więc sobie dorobię. Epoksyd, jak wiecie, bardzo długo schnie. Będę robił go mokro na mokro, czyli pierwsza warstwa epoksydu, słuchajcie. I drugą walnę po jakichś tam, powiedzmy, 15 minutach, choć tutaj jest zalecane chyba od 5 do 10, ale jak zrobisz to po 15, bo dzisiaj nie ma chyba 20 stopni Celsjusza, to w 20 podają, a słuchajcie, 19, 18, 17 stopni, no to te czasy 15 minut będzie według mnie w sam raz, tym bardziej, że epoksyd sam w sobie, słuchajcie, no dosyć długo schnie, więc dwie warstwy epoksydu, po drugiej warstwie odczekam 40 minut jakieś, 30-40 minut i będę aplikował szary podkład akrylowy. Też Wam pokażę, jak go rozrabiam, także słuchajcie, ja rozrabiam sobie mieszaneczkę, muszę dobrze to, słuchajcie, wymieszać, bo widzicie, na górze jest trochę jeszcze takiego wodnistego, a środek taki się robi jeszcze Wam gęsty, więc to trzeba mieszać, słuchajcie, aż, oj, już zobaczcie, teraz w tą stronę, raz w tą stronę, lepsze chyba efekty przynosi i słuchajcie, myślę, że za jakieś 2 minutki będę już miał odlaną porcję. Może Wam pokażę, jak to się robi, ale najgorzej nie mam statywu przy sobie i ciężko mi bez statywu, no bo sami wiecie, potrzebuję dwóch. Zobaczcie, już widzicie, jest jednolite, już nic nie pływa, robi się jednolity i jeszcze chwilkę pomieszam, słuchajcie, i będę mógł go sobie odlewać do kubeczka z podziałką. Pistolet, słuchajcie, no to do podkładu sami wiecie, no podkład generalnie ma strukturę barana. Jak szczególnie jak za gęsty zrobisz, no to taka strukturka baranka pomarańczowej skórki się robi, no nie. Ale jak sami wiecie, no na to pójdzie jeszcze podkład akrylowy, który też zrobię, żeby, wiecie, no bo musicie dać taką warstwę dosyć, bo macie tutaj rozszlifowane, no to dokładne, ale wtedy będę to szlifował, czuję, na klocku papierami wodnymi. Choć mam papiery P320, P500 na szlifierkę oscylacyjną, ale go nie jest duży, zrobię go ręcznie. Oczywiście jak dzisiaj psiknę tym i tym podkładem, to najwcześniej jutro, bo te podkłady no długo schną, więc jutro gdzieś też tak po pracy, słuchajcie, przyjadę tutaj. No i będę psikał bazę i lakier bezbarwny, taki plan oczywiście, jeżeli dzisiaj przyjdzie, dzisiaj wszystko pójdzie dobrze z planem, czyli położę te oba podkłady, no to jutro będę dawał bazę. No i dwa razy pod ten lakier bezbarwny. No zobaczymy, słuchajcie, jak wyjdzie. No okej, ja wracam do mieszania. A do czego zmierzałem, sorry. Musicie trochę tutaj tego podkładów położyć, bo później jak ja będę używał kontrastu na podkładzie już tym akrylowym, no to wiecie, żeby nie przedzierać się gdzieś tam do żywej blachy, żeby te wszystkie nierówności dało się wyrównać na klocku papierami wodnymi na tym podkładzie już później akrylowym, no żeby powierzchnia była, wiecie, no super ekstra, żeby później refleksów jakiś, jak położę bazę i bezbarwny nie było. Takie jest tego założenie, nie ukrywam. Metodykę tego działania wziąłem, trochę zapożyczyłem jakby z kanału Mój Garaż. Nie jest to reklama, ale bardzo miły prowadzący, pan Krzysztof, bardzo dobrze tłumaczył i zobaczcie, no tak mi się wydaje, powinno się udać, bo według mnie element przygotowałem dość dobrze do lakierowania. Dosyć dużo czasu, słuchajcie, poświęciłem, zrobiłem to naprawdę mega dokładnie. Więc myślę, że podstawa jest ok, kwestia nałożenia podkładów, no i później zobaczymy, jak pójdzie mi z bazo, ale już jakiś jeden element, słuchajcie, lakierowałem tym Devil Bisem i powiem szczerze, że bardzo dobrze nakłada zarówno bazę, zarówno dobrze rozlewa lakier bezbarwny i naprawdę robi robotę, może nie sam maluje, ale prawie. Dobra, panowie, także wiecie, o co chodzi, że tutaj musi być trochę jednak tego nakładu podkładu, bo jak będziesz szlifował, no to w tym miejscu albo w tej, gdzie jest goła blacha, to masz najniżej, nie? Jak tutaj są wyższe warstwy, no to wiadomo później, że będziesz jechał, żeby ten kontrast zatrzeć, no to żebyś się nie przecierał, więc jak dasz trochę tych mikrometrów tego podkładu, ale jak dwie warstwy będzie, słuchajcie, epoksydu i później na to dwa akrylu, a jak wiecie, też epoksyd też może być pokrywany bazą, więc w zasadzie margines bezpieczeństwa będę miał dość duży, że tak powiem. Jeszcze to jeszcze raz otłuszczę, bo już teraz wiadomo, dotykałem rękami tym właśnie oto zmywaczem silikonowych i tą szmatką cudowno. Także ja rozrabiam. Kolejna część filmu to już będzie prawdopodobnie, jak położę
epoksyd i będę miał wtedy z 40 minut, to pokażę, jak jeszcze tam rozcieńczam podkład akrylowy, szary mam, szary, no bo po ten kolor, słuchajcie, szary najlepiej pasuje po tą bazę, bo jeszcze, jak wiecie, ciekawostka, też są widma, że tak powiem, i do każdego lakieru bazowego jest odpowiedni kolor podkładu, taka ciekawostka, bo baza ma też swoje krycie i na przykład jak podkład jest inny, słuchajcie, na przykład biały, szary, a czarny, to inny odcień wyjdzie na bazie, słuchajcie, będzie trzeba dużo warstw bazy nakładać, 6-10, ci, którzy później mają problemy, nakładają, słuchajcie, bo im to nie kryje jak trzeba. No, ja mam dostosowany dobrze, tym bardziej, że element jak masz cały spodkładowany, to wtedy jest ok, no może być różnica względem samochodu, no nie? To już cieniowanie to jest prawo, ale na razie dla mnie to jest temat, słuchajcie, za szeroki. Podstawę z wyżej wymienionego kanału, z którego powiedzmy korzystałem, robiąc przymiarki do tego, inny też oglądałem, ale ten naprawdę dla amatora jest wystarczający, żeby temat ogarnąć. No wiadomo, słuchajcie, tu dokładność i starałem się, jak widzicie, zrobić to naprawdę, jest gładko, słuchajcie, pod palcem nic nie czuć. Także ja wracam do mieszania. Kolejna część silniku już będzie, jak już będzie położone dwie warstwy epoksydu. Hej! Panowie, pierwsza warstwa epoksydu już jest, nie jest za gruba. No w moich warunkach mam tutaj parę takich trąceń małych. Ale ja to jest podcast, słuchajcie, także wiecie, jak już będę lakierował bazo i bezbarwnym, to ja ten podłogę spryskam, w ogóle pierw ją zamiotę, spryskam, także na spokojnie. A teraz po pierwszej warstwie wygląda to w ten sposób. Nie dawałem grubo, słuchajcie, bo no to jest podkład taki, słuchajcie, jak sami wiecie, odcinający, także on ma za zadanie, że później jak będę już dawał ten podkład wypełniający akrylowy, to żeby nam te stare powłoki lakiernicze, które de facto no tutaj w jakimś stopniu jeszcze zostały, tak? No to żeby nam się, wiecie, nie podnosiły, żeby nam to problemów nie stworzyło. Także ja, słuchajcie, jeszcze z jakieś 10 minut czekam i aplikuję drugą warstwę tego cudnego podkładu epoksydowego. Musiałem go, słuchajcie, rozcieńczyć trochę bardziej, bo jest gęsty, nie wiem, to jest dysza 1.8 w pistolecie, ciśnienie w tym złomiku cudownym, słuchajcie, ustawiacie, mogę nacisnąć do połowy, nie leci materiał, ustawiam, widzicie, teraz jest koło 4 ponad, ale jak nacisnę przerwało, widzicie, jest 4, ale naciska spada do 3.2, a ten pistolet ma od 3 do 5, nie, prebrace jest HWLP, schodzi z niego farba, jak z tych wszystkich tanich pistolecików. Ciśnienie, wiadomo, na full odkręcacie, jak macie manometrzyk. Jeżeli chodzi o miotły, dałem na ją na jakieś 65% możliwości tego sprzęta, większe mi to nie jest potrzebne, bo kształt botnika jest, jak widzicie. Materiał dałem na 75%, tutaj jest podziałka nawet na tym kubku, ale tak jest, jak machałem to zamazany, bo ten podkład jest, widzicie, taki kość słoniowa bym to określił, więc jak mówiłem, przetrzecie się, a lakier akrylowy, podkład akrylowy będzie szary, więc jak przetrze się na szarym, no to zanim pokaże mi się blacha na przykład, no to będziesz miał żółty kolor, ten kość słoniowy, więc sami rozumiecie, no trzeba to wylać, także sprawdziłem, ile jest tego, spokojnie, na drugą warstwę mi wystarczy, jak mówiłem, pierwsza nie była położona dość obszernie. Także będę miał później jeszcze czas na wymycie tego pistoleciku, bo też tym samym pistoletem, słuchajcie, będę nakładał dzisiaj podkład akrylowy, szary, a jutro będzie, panowie i być może panie, nakładanie, słuchajcie, bazy i lakieru bezbarwnego. Dobra, panowie, to wszystko póki co. Ja czekam, jak to przeschnie. Jeszcze z 10 minut. Może niecałe i nakładam, słuchajcie, drugą warstwę, to na razie. Dobra, panowie, tak wygląda po położeniu drugiej warstwy pokładu epoksydowego. Jak wygląda? No dobrze wygląda, jak dla mnie to, szczerze mówiąc, jakieś te pseudo nierówności już jakby wyglądają na zakryte, choć szczerze mówiąc, zobaczcie, widzicie? Są takie drobne miejsca, jakby takie w żłobieniach, pomimo tego, że starałem się, słuchajcie, naprawdę dobrze, jakby to wam powiedzieć, oczyścić te miejsca, ale jak świecę bez światła, słuchajcie, pewnie nie byłoby nic widać.
ale ze światłem, no jest jakiś taki mały, słuchajcie. No tutaj tato się zeszlifuje, więc na to nie patrzę, ale generalnie spoko. Położymy dwie warstwy podkładu, słuchajcie, dwie warstwy podkładu akrylowego. Czasami niektórzy, słuchajcie, jeżeli nie są pewni, czy ta wysokość do zdjęcia tych warstw wystarczy, no to nawet trzy warstwy nakładają, tak? Ja nałożę dwie takie konkretne, że tak powiem, wypełniające. No i zobaczymy, jak to będzie mi wychodziło przy szlifowaniu papierkami pod bazę. Wiecie, chodzi, jak weźmiesz na klocek, jest na przykład, tu gdzieś widziałem, jest takie wrzłobionko na przykład, no nie? Gdzieś tutaj, o, widzicie, jest. Nawet taki widoczny. Pamięć mi się, słuchajcie, kończy. Także mamy tą drugą warstwę, słuchajcie, epoksydu. Czekam jeszcze jakieś, no, 25 minut mi zostało. Więc za ten czas, za chwilę będę, słuchajcie, już rozrabiał podkład akrylowy szary. Mam taki, 505 oznaczenie, firmy T4W. Jak widzimy, rozcieńczamy go to 5 do 1. O, tutaj. 100% tego, 20% tego i maksymalnie 25% uniwersalnego rozpuszczalnika. Ja kupiłem takiej firmy, słuchajcie. O, to jest właśnie ten utwardzacz. T4WTH04 do podkładu, widzicie, podkład podany 505, że to pasuje do siebie. No i kupiłem, słuchajcie, taki właśnie oto Spralak Thinner Medium. Człowiek, który mi sprzedawał, mówił, że to jest taki trochę lepszy, droższy i pasuje, słuchajcie, piątka pasuje zarówno do podkładu akrylowego, do bazy, jeżeli mamy bazę w wersji do rozcieńczania, oraz do lakieru bezbarwnego. Oczywiście nie pasuje do epoksydu, bo jak mówiłem, do epoksydu jest dedykowany, do epoksydu. Także to mamy. Tutaj mam, jeszcze wziąłem piątkę, słuchajcie, rozpuszczalnika. A to też jest rozpuszczalnik właśnie dedykowany do tego, chyba T4W. Tak, rozpuszczalnik się nazywa TWU, czyli uniwersalny, więc w sumie może, ale żeby go nie zaczynać, to użyję tego, bo ten już jest otwarty, także, a też się do tego nadaje, także jak widzimy, max 25%. Zobaczymy, jak to będzie szło. Spróbujemy dać go 20%, no to będzie w takiej wersji może pół wypełniającej, pół gruntującej, choć mi bardziej zależy teraz na wypełnieniu, bo barana ewentualnego i tak zaszlifuję, raczej chodzi mi o grubszą warstwę, słuchajcie, która zakryje te wszystkie jakieś nierówności i później, jak będę szlifował, po zastosowaniu, słuchajcie, po zastosowaniu no Boże, wyskoczyło mi, po zastosowaniu sadzy matującej, tak, czyli naszego takiego talku czarnego, wiecie, o co chodzi, no to żeby starczyło do zeszlifowania tych miejsc, żeby jak jest dołek, no, dookoła górka, na dole jest ten dołek, czyli najniższa warstwa, no to jak będę to szlifował, to żebym mógł to wyrównać, ale jeszcze nie dojść do blachy. Dobra, słuchajcie, panowie, więc ja już wymyłem pistolet, widzicie, tyle rozpuszczalniki sobie przelewam. On jak po 2-3 dniach, słuchajcie, osadzają się wszystkie syfy w nitro, to można go zlać do drugiej butelki i w ten sposób mieć, powiedzmy, ten rozpuszczalnik na dłużej. Pistolet jest już wymyty, słuchajcie. Także czekam, aż to dla mnie cudko, słuchajcie, zrobi się już takie, no, choć już widać, że już jest takie, już jest przyschnięte, słuchajcie, już tak praktycznie mogę powiedzieć, że się nie za wiele klei. O, zobaczcie, widzicie, nie za wiele się klei, ale generalnie spoko to wygląda. Myślę, że jak położę jeszcze dwie warstwy akrylu, no to jutro będę miał całkiem fajne, słuchajcie, szlifowanka. Jak mówiłem, to warstwę dajecie, żeby raz, że jak to widzieliście, było do gołej blachy przeszlifowane, słuchajcie, no to raz, że to antykorozyjnie chroni, a dwa, no jak jeszcze raz mówiłem, przykrywa te wszystkie warstwy i one się nie podnoszą, nie ważą się, także to przyschnie trochę, te 40 minut ja daję, no i będę właśnie tym akrylowym dwie warstwy, słuchajcie, leciał w odstępach tam, powiedzmy, 10-15 minutowych, bo dzisiaj już w tej chwili nie ma 20 stopni na plusie, słuchajcie, jest myślę około 18, bo popadał deszcz, trochę się
ochłodziło, aczkolwiek jest całkiem ciepło, więc to wszystko mimo wszystko bardzo dobrze, słuchajcie, schnie. Także ja jeszcze chwilę czekam, a w międzyczasie zaczynam rozrabiać właśnie podkład akrylowy. Hej. Dobra, panowie, pierwsza warstwa akrylu. Trochę chyba za gęsty i tak mi wyszedł, bo taki baran się trochę tworzy, ale mi to nie będzie przeszkadzało, słuchajcie, bo i tak to będę szlifował, więc na spokojnie, ale widzę, że ma bardzo, słuchajcie, dobre właściwości wypełniające, gdy jest niestety gęsty, więc te wszystkie jakieś dziwne rzeczy ładnie mi pozakrywa i będę, słuchajcie, mógł go jutro trzeć papierkami ściernymi, ale wiecie co, będzie naprawdę, no tak myślę, że będzie, musi być. No wiecie, w końcu robimy to, powiedzmy, dla siebie, choć ja już błotnik mam na samochodzie. Tu miałem tylko odpryski, a że słuchajcie, nadarzyła się okazja kupić, bo nie miałem jeszcze całego sprzętu, tu mój skuter Piaggio jeszcze stoi do lakierowania. Używałem teraz, słuchajcie, żeby podgrzać, bo jest 16-17 stopni. Tu używałem takiej Dedry. Dwa punkty regulacji mocy, jakby, no nie, 2000 chyba wat, tak? To jest o ten typ. Powiem szczerze, daję radę. Postawiłem tu na dół, jak był epoksyd. No i wiecie, do góry waliło. Pod niego to cały element był ciepły. I epoksyd naprawdę zaczął szybko schnąć, słuchajcie. Dosłownie jeszcze 3-4 minutki, bo tutaj trochę gęściej musiałem wylać. Będę walił drugą warstwę. Już tak dość dobrze wylano, tak samo jak tutaj było. No niestety mam słabe oświetlenie, bo tu i tu, a z tej strony mi się przepaliło, ale zamówiłem już, słuchajcie, nowe oświetlenie takie LEDowe, także pomontuję to, więc będę musiał podchodzić jakby z różnych stron, żeby zobaczyć, czy wszędzie jest spoko dolany ten podkład wypełniający nasz akrylowy. Także już czeka na aplikację drugiej warstwy, jeszcze jakieś 4 minutki, słuchajcie, i lecę z drugą warstwą. No i na dzisiaj, słuchajcie, to będzie koniec pracy z błotnikiem. On ogólnie, jak widzieliście, nigdzie miał rdzy, nie miał wgnieceń, także ja szpachli, jak dobrze rozszlifujesz elementy, no długo, czyli wiadomo, cały element trzeba zeszlifować, no to wtedy, jak widzicie, nie widać jakichś wżerów wielkich już nawet po pierwszej warstwie, po drugiej już w ogóle będzie elegancko. No więc element będzie się nadawał później po przetarciu, wiadomo, pod aplikację, słuchajcie, bazy. Także jutro mnie czeka szlifowanie jego papierkiem na mokro, a wiadomo, tutaj te wszystkie takie ranty, no to mam włókninę taką szarą, jak tu widzicie. Klocek już leży, czeka, taki pionkowy, ale jeszcze mam, słuchajcie, w tych swoich cudnych przyborach klocek taki z korka. Jest dobry. Papiery wszystkie są przygotowane, to akurat widzimy P600, od którego jutro właśnie zaczniemy, ale a później jeszcze będziemy lecieć P800. Dobra, panowie, ja biorę się za ułożenie, słuchajcie, drugiej warstwy, tak w ogóle. Zobaczcie, trochę zwiększyłem ciśnienie. Takie dobre 3,5 bara ustawiłem, żeby lepszą atomizację mi trochę zrobił, bo jest trochę za gęsty, a ten pistolet generalnie od 3 do 5 bar chodzi, więc jest, wymaga dużego ciśnienia, aczkolwiek już na przykład mój Devilbiz FLG 5, no to jest dystrza 1,4 do bazy i do bezbarwnego, no to wiadomo, chodzi na 2 barach, przy czym bazę będę nakładał 1,9 bara, a bezbarwny 2,1 bara, bo według mnie takie małe różnice dadzą fajny efekt. Także panowie, ja biorę się za drugą warstwę. To na razie. Dalszą część już będę, słuchajcie, kręcił jutro, czyli w piątek. No jutro będzie baza, czyli matowanie elementu, baza i klar. Zobaczymy, jak wyjdzie. Hej. Dobra, panowie, mamy piątek. Jak widzicie, no jestem już po obróbce papierem P600, P800. Tam leży bohaterowie. Słuchajcie, no już szczerze mówiąc, tarłem już w niektórych miejscach, nawet delikatnie widać, docieram się do podkładu epoksydowego, ale to takie delikatne przybicie, oczywiście tylko do tego podkładu epoksydowego, także słuchajcie, to jest dozwolone, ponieważ bazę można też nakładać, jak wiecie lub nie, ja się niedawno dowiedziałem, oczywiście też na warstwy lakieru epoksydowego, także wszystko jest elegancko, jeszcze go raz wezmę, zmyję, odtłuszczanie, słuchajcie, i element mamy zarąbiście gotowy do nanoszenia bazy. Oczywiście tu musi trochę przeschnąć, ale i tak garaż będę, słuchajcie, zlewał wodą.
Także tak to słuchajcie wygląda, przyjrzyjcie się. Nie widać tego zbytnio. Widzicie, powierzchnia jest cała zjechana tutaj, gdzie nie mogłem to papierem na rękę w tych, bo tutaj i tak taka listwa ochronna idzie o tutaj, no nie? Więc tego i tak nie będzie widać. Dobra, panowie, to ja działam dalej. Odtłuszczanie i będę szykował, spryskiwał garaż, ziemię, wodą, żeby się nie kurzyło. I będę rozpoczywał czynności, słuchajcie, do aplikacji bazy. Bazę mam już rozcieńczoną, gotową do aplikacji, bo taką kupiłem. Także działam. Dobra, panowie, po położeniu pierwszej warstwy, takiej kontaktowej, słuchajcie, jeżeli chodzi o bazę, nie kładłem jej, słuchajcie, jakoś specjalnie na mur wylaną czy coś takiego. Widać jeszcze takie lekkie, wiecie, przybicie czy coś takiego, ale generalnie jeszcze dam drugą warstwę i widzę, że będzie wszystko ładnie pokryte. Gdzie niegdzie trochę widać rysy po papierze, jednak za dobrze tego może nie zeszlifowałem aż tak super dokładnie, choć 800 jeździłem. Aczkolwiek wam powiem, będzie całkiem myślę, będzie w porządku. Jeżeli dam jedną warstwę, to w ogóle będzie cudo. Generalnie ustawienie pistoletu, słuchajcie, DeWilbiss FLG5 mam w poradniku. Znalazłem, że się go odkręcę, słuchajcie, miotła na fulla i tu 2,5 obrota. Dałem miotłę na 60% i też dałem z tych 2,5 obrotów 60%, czyli 1,5. Mniej więcej 1,5 obrota materiału, słuchajcie, dałem. Nie ma chmur, nie widzę przynajmniej, żeby coś się chciało chmurzyć, tak zwane. Także szczerze mówiąc, jestem w miarę usatysfakcjonowany. Dam jeszcze jedną warstwę, jak jedna nie wystarczy, to dam jeszcze drugą, a tą ostatnią to wiem, że trzeba trochę z większej odległości wypylić. Dobra, panowie, za jakieś 5 minut przecieram też szmatkę antystatyczną. No i lecę już taką drugą warstwę na tip-top, dolaną, że tak powiem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, szczerze mówiąc, no, starałem się, aczkolwiek widzę, że wiecie, mam słabe bardzo światło. Ta żarówka się w ogóle nie pali, mam tu i tylko tu, nic na górze, więc szczerze mówiąc, po szlifie ja tam nie widziałem jakimś większych, że tak powiem, słuchajcie, że tak powiem, jakichś większych uchybień, aczkolwiek jest, dla mnie się to podoba i myślę, że bez problemów będzie szło założyć taki botniczek. Dobra, spróbujemy lekko. Dobra, słuchajcie, już jest pełna suchość jak dla mnie, także ja za chwilkę, słuchajcie, przycieram go szmateczko. Ja jeszcze dam z 5 minut, przycieram szmateczko i jazda, słuchajcie. No i zobaczymy, może większe miotły w sumie mógłbym ustawić, to może w sumie lepiej by zaciągało jakby na takich większych powierzchniach, wiecie, o co chodzi, bo mała miotła, no to wiadomo, o tutaj się nadaje, no nie? Jakby na ten kant, ale już na takiej dużej powierzchni to w sumie mógłbym nawet wziąć większą miotełkę, ale i tak sobie z tym, słuchajcie, poradzę. Pistolet bardzo dobrze, ten DeWilbiss FLG5 rozlewa bazę według mnie, choć nie znam się zbytnio na lakierowaniu. To jest moje pierwsze, słuchajcie, lakierowanie, także powinno wyjść, szczerze mówiąc, całkiem nieźle. Jedyny wadę, jaką popełniłem, to już wiem, że podkład o znaczeniu T4W505, słuchajcie, ja go rozcieńczyłem może 35%, ledwo udało mi się cokolwiek wylać, ale to było kasza. A przeczytałem, że go trzeba rozcieńczać 50-60%. Więc dzisiaj dostałem w tubę, że tak powiem, słuchajcie, na szlifie. Bardzo ciężko było mi to zaszlifować, dużo sił straciłem. No ale się generalnie udało, kontrast pomógł, cały kontrast, puder kontrolny, słuchajcie. Kupiłem jakiś taki w miarę podstawowy. Taki oto firmę. Ale całkiem jest taka właśnie gąbka, słuchajcie, do aplikacji. No jak widzicie, u mnie w garażu to jest naprawdę ostro w garażu, także ja mam tutaj warunki spartańskie do kwadratu, także jak wyjdzie, to i tak będę zadowolony. Mamy 20 stopni, jakieś tak 19-20 stopni, ale deszcz padał. Godzina jest, słuchajcie, w tej chwili koło godziny, myślę,
18:30. Także panowie, ja za chwilkę to przycieram z pyłków szmatką antystatyczną. Gdzieś tu ją miałem. O, leży. Zaraz ją biorę. Przycieram, słuchajcie, i lecę drugą warstwę. To na razie, heja. Baza jest położona. Wyszła dla mnie rewelacyjnie. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony z efektu. Jest matowa. Nawet tych rysek, szczerze mówiąc, nie widać. Także mi to pasuje. Podoba mi się, szczerze mówiąc, tyle jak na moje potrzeby i na pierwszą pracę, to słuchajcie, wyszło naprawdę spoko. Nie ma chmur, a mi na tym zależało, żeby chmur, słuchajcie, żeby chmur po prostu nie było. Bałem się, że mi chmury powychodzą, ale wiem, jak zrobić, żeby ich nie było. Mianowicie, jeżeli malujesz pierwszą warstwę tak, no to drugą leć na przykład, no taką, powolutku, fajnie, a już następną możesz znów sobie tak polecieć, przy czym po ostatniej poczekaj dosłownie 15 sekund i zrób taką wypyłkę trochę z odległości około 30 cm, to przesnij i wtedy masz bez chmur. Taki patent działał i u mnie. Dobra panowie, bazę odlałem, pistolet wymyłem, pod lakier FLGika swego, słuchajcie, ustawiam, że dosłownie ciutkę o 0,25 obrotu daje trochę więcej lakieru i ciśnienie ustawiam, jak tam było 1,95, to tutaj tak 2,05 ustawiam dla lepszej ciutkę atomizacji. No i cóż, mamy podkład, ten lakier bezbarwny 444. Całkiem jest ok, jak widzicie 50% trzeba wlać utwardzacza, czyli tutaj mamy takie pół literka TH03. No i według jeszcze tutaj opisu do 10% rozpuszczalnika dedykowanego TWA, rozcieńczalnik akrylowy TWA, więc jego 10% maksymalnie i tyle damy, żeby nam się to jakoś ładnie, słuchajcie, rozlało. Słuchajcie, użyjemy kubeczka. Użyjemy kubeczka. Chyba tego. Tak, użyjemy kubeczka, słuchajcie, z podziałeczką i będziemy zaraz, słuchajcie, to rozrabiać. Nie chcę tak za szybko, słuchajcie, tego robić, a ustawmy sobie, słuchajcie, 2:1 to się robi, czyli to jest tutaj. Ja myślę, że dla mnie wystarczy go, jak wleję do czwóreczki. I później do czwóreczki lejecie utwardzacza i później masz 5, 10, 15, 20, 25 i 10% tutaj dolejemy, słuchajcie, rozcieńczalnika i tak będzie Adam przygotowywał lakier bezbarwny. Dwie warstwy wleje, pierwsza może nie za bogata, ale też nie za chuda, bo wiem, że ten lakier jednak lubi w dwóch pełnych warstwach być wylewany. Jest to standardowy lakier T4W, ale nie jest najgorszy, wam szczerze mówiąc powiem. Bo mały taki elemencik sobie psiknąłem, taką kratkę wentylacyjną na próbę, całkiem fajnie to wychodzi. Także no cóż, jeszcze słuchajcie 5 minut i rozrabiam to, wlewam do pistoleciku, który już jest ustawiony, sprężarka jest w całości nabita. O, jak to wszystko ładnie baza siada. I będziemy lecieć. To na razie. Dobra panowie, pierwsza warstwa lakieru bezbarwnego. Cóż, tutaj jak sami wiecie, warunki mam zajebiście polowe. Sorry. Jeszcze nie wylewałem tego, tak, że tak powiem, na tip-top. Aczkolwiek zobaczcie. Całkiem chyba dobrze. Nie wiem. Zacieków brak. W miarę to wylane. No mi się podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze drugą warstwę, słuchajcie, lecę i po tym macie. Szczerze mówiąc, nie ma co się tam zbytnio przyczepić, słuchajcie, do czego. Chmur nie ma. 7 jeszcze 7-9 minut
Słuchajcie, i drugą warstwę wylewam i spadam do domku, bo nie ukrywam, trochę walki miałem z tym błotnikiem. Wiecie, pierwsza robota to zawsze człowiek nie wie, co i jak to powychodzi. Za dużo nie będę się kręcił, bo zaraz jeszcze po proku więcej wpadę i później będę musiał polerować, a szczerze mówiąc w tej chwili, jak on jest wylany, to powiem wam szczerze, jest minimalna morka, ale i na moim samochodzie jest minimalna morka, ale nie ma skórki pomarańczy. Nie, naprawdę jest, słuchajcie, ja jestem zadowolony, chyba to jest najważniejsze. Także za chwilę druga warstwa, panowie, i po temacie. No, dobry lakier, czytałem, że ciężko o zaciek, trzeba naprawdę byłoby chyba przywalić grubo. Mam słabe oświetlenie, jeszcze jak widzicie z tej strony się to nie pali, tylko tutaj, daleko tutaj, a element stoi aż tutaj. Także nie widzę, jak z tej strony się ustawiam, słuchajcie, lakieruję o tak. Tak, o tak, o tak, o tak, i później przechodzę na tamtą drugą stronę, to dopiero widzę, jak, co tam się dzieje, że tak powiem, więc mam naprawdę utrudnione warunki, ale wiecie co, aby nie spartolić drugiej warstwy bezbarwnego, puk, no to szczerze mówiąc taki element zakładam do samochodu śmiało i szczerze mówiąc nie ma wstydu. Dobra, panowie, parę minut, jak mówiłem, i lecę z drugą warstwą bezbarwnego, hej. A panowie, po położeniu drugiej warstwy lakieru wygląda to tak. Mi się efekt bardzo podoba, słuchajcie, nie będę przy tym długo chodził, bo trochę lata tego jeszcze umie w powietrzu, wiecie, jakie warunki, ale wyszło super, jestem zadowolony. Błotnik, słuchajcie, jest dla mnie w wersji gotowej do założenia, bez polerowania. Cóż, pierwsze lakierowanie, pierwsze koty zapoty, słuchajcie, jestem zadowolony, przebieram się, wracam do domku. Udało się. Tyle mogę stwierdzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wyschnięciu. To na razie. Heja.